Widzicie? Zawsze jak ja wstaję, to taki widok mnie wita. Jakichś takich rozentuzjazmowanych zwierząt, ale mam wrażenie, że one się nie cieszą z tego, że pani wstała, tylko że pani ma rączki, dosięga do szafki i może nasypać jedzenia, tak? No. A sąsiad znowu nas zbudził rano, coś tnie płytki na balkonie. A tobie zimno, kurduplu, bo się dzisiaj zimno zrobiło i o. A pies ostrzyżony, a u nas w domu chłodno, tak? No, z tobą to nigdy nie wiadomo. Albo cię nie ostrzyga, jesteś hipisem w upały, albo cię ostrzyga, a wcale nie jest tak ciepło, no. No, same problemy z tobą, sushi. A kot tam, zobaczcie, pilnuje dywanu. Tak naprawdę czyha, żebym mu dała chrupki. Kicia! Kicia! Jak jest? Dosłownie przed chwilą wstałam, zdążyłam tylko umyć zęby, buzię i nałożyć kremy. I w sumie chyba robi się lepsza pogoda, bo wiecie co, jak przed chwilą wstałam, to było tak, chociaż i tak jest tak dosyć pochmurno i trochę chłodniej, więc chyba dzisiaj nie będzie jakiejś super pogody. A ja jadę z Martyną w przyszłym tygodniu na 5 dni nad morze i w ogóle nad morzem są jak zwykle prognozy, znaczy jak patrzę, to jastarnia, to 17 stopni i deszcz. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle, bo no i co? I Tomek zaraz przyjeżdża na śniadanie, więc pomyślałam sobie, że zrobię takie śniadaniowe te chlebki arabskie. Mam akurat dwa. Podgrzeję na patelni i może zrobię do tego taki duszony sos z pomidorów i dla mnie awokado. Tomkowi mogę dać fetę albo trochę sera, kolendrę i takie dzisiaj śniadanko zrobię. Zaraz zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Grzejesz mi siedzenie? Dobra, mamy nasze chlebki arabskie. Mamy tutaj takie, zrobiłam pomidory duszone z cebulą i z przyprawą do tacos. Mamy humusy, mamy fasolę, tu jest taki sos jogurtowy z taką arabską mieszanką i jeszcze jest, ach, jeszcze muszę kolendrę. Będziesz jadł kolendrę? Trochę może. No, bo trochę tak do smaku, że było to jeszcze kolendrę. I tu będzie takie trochę śniadanko. Widzicie, tak jak siedzę na kąpie, to taka jestem obłożona zwierzakami. No. A ja właśnie zamawiam wam jedzonko, tak? Bo już się zużyć skończyły puszki i dzisiaj... Nie będzie teraz bulwers w komentarzach. Ale sushi rano wstała i mnie prosiła, była głodna, bo ona ostatnio lubi jeść śniadanka. Kiedyś w ogóle nie chciała jeść rano. I była tylko kocia puszka, ale to była Lily's Kitchen z indyka. Organiczna, powiedz, tak? Więc sobie sushi zjadło. Ale musi pani zamówić, bo wyjeżdża i zostaniecie z panem, a pan to wam nie ogarnie. A teraz będzie pizzą karmił. Więc pani wam zamawia jedzonko. Bo widzicie? Ja tak siedzę, tu widzicie mojego siniaka. I wszyscy ze mną. Ale fajnie. Hej, hej, to znowu ja. Nie pokazuję się wam z bliska, bo tak mnie męczy alergia dzisiaj. Masakra, już mam krople do oczu. Taki w sprayu. Preparat, który, o Boże, ale wielki czyż miel leci za oknem. Zazwyczaj mi pomaga, dzisiaj mi nie pomógł i w końcu wzięłam tabletki. A coś chyba musi być, bo Tomek, który nie ma alergii, w nocy się obudził z mega alergią, z takim w ogóle zapchanym nosem, z zawionymi oczami i prosił mnie o tabletkę na alergię, więc po prostu nie mogę się zatrzymać, będę... Tak. I słuchajcie, muszę załatwić kilka rzeczy. Tak jak wam pokazywałam, nie jest dzisiaj jakoś słonecznie, nie super. Znaczy jest ciepło, ale włożyłam znowu te shorty z Diesla, bo są mega wygodne i bardzo mi się podobały. Włożyłam też taki... Sekundę. Wiesz o tym? No to jest pasta. To jest pasta sezamowa. Pasta jest... To jest płynna. No tak, tak. Dobrze, to biorę. To wybierz, jak uważasz, tak? No, to pa. Tomek kupuje pastę tahini, bo stwierdziłam, że sama zrobię hummus. Nie będę już kupować.
To jest w sumie mega łatwe, tylko właśnie tą pastę z takich, nazwijmy to, dziwnych składników, ale teraz to już też nie jest taki problem, żeby takie rzeczy dostać, więc wysłałam go po pastę i będę robić hummus, a zabieram się do tego 100 lat, ale już po prostu no nie, bez sensu kupować te wszystkie hummusy, o czym wam mówiłam. Aha, i mam ten sweterek z New Looka, który kupiłam w zeszłym roku na wyprzedażach, on jest męski. I po to włożyłam ciepłą koszulkę, taką na rameczkach, więc gdybym jechała na rowerze i nagle się zrobiło ciepło, bo też tak może być, że zaraz wyjdzie słońce, to sobie ją zdejmę. I do tego założyłam moje buty, które noszę na fitness, Nike, one są mega stare, ale mega wygodne. Bo wiecie co, zauważyłam, że jednak jak jadę tylko na zakupy, nie zależy mi, żeby jakoś, wiecie, nie wiadomo jak super wyglądać, to wolę takie, bo te inne buty się po prostu, mam takie ostre pedały. Jak są jakieś zamszowe buty, albo z taką delikatną białą skórą, to się rysują. Więc żeby ją oszczędzić, to po prostu wezmę te. I muszę tak. Muszę podjechać do paczkomatu, odebrać paczkę. Zamówiłam sobie sukienkę z Zary, bo mamy w sumie takie trzy wyjścia w ten weekend. Nie jakieś super zobowiązujące, ale też właśnie. No nie wiem, mam nadzieję, że będzie okej, okay, takiecka, taka letnia, ale nie taka super odsłonięta i też nie jakaś super imprezowa, ale taka wyjściowa. No nie, mam nadzieję, że będzie okej, okay, bo w piątek najpierw tylko, nie wiem jeszcze, czy ja dam radę, ale najpierw mamy jedno takie spotkanie. Właściwie najgorzej, że mamy, bo już nas znajomi wcześniej zaprosili, idziemy na kolację do znajomych. Wcześniej też jeszcze nam wypadło jakieś takie wyjście, no ale to pójdziemy po prostu tak kurtuazyjnie, nie będziemy nic jeść, bo nie będziemy jeść dwa razy kolacji, albo też nie napchamy się w knajpie, a potem nie pójdziemy do znajomych, skoro oni nas zapraszają na kolację. A w sobotę mamy imprezę na dachu Wandelsa, to się nazywa Rów. Nie pamiętam, ale to co roku jest. Na pewno ludzie, którzy są z Łodzi, kojarzą to. Jest taka impreza na zaproszenia. No i po prostu jest na dachu Wandelsie. Na dachu Wandelsie. W zeszłych latach jakoś kiedyś byliśmy na tym, tylko nie pamiętam, z Marcinem i z Michałem, to było strasznie zimno. A teraz chyba to robią po prostu później, czy po prostu jest lepsza pogoda w tym roku, nie wiem. Ale pamiętam, że kiedyś rozważaliśmy, czy nie pójść, ale lało i było zimno i masakra. A kiedyś byliśmy, było spoko, także idziemy na to znowu. Ale tam chyba założę inną sukienkę, będzie wieczór. Mam taką jedną kieckę w zanadrzu, więc dobra, ale zobaczymy po prostu, jaka będzie pogoda. Kiecka się nie zmarnuje, dlatego mam nadzieję, że będzie dobra i że będzie wystarczająco długa, bo to jest zawsze problem. O, Lew napisał, że ma wszystko, więc okej. Okay. Ja sobie biorę słuchawki, będę słuchać audiobooka. Mam Bondę. Sprawa Niny Frank, tylko coś, ten audiobook jest taki skopany, że nie zapamiętuje mi się i za każdym razem muszę go jakby od początku wczytywać, a nie pamiętam, znaczy skończyłam. Już sobie robię screeny, żeby pamiętać, w ogóle masakra, wkurza mnie to. Kupiłam z Empiku, ale jakoś nie działa ta aplikacja, go po prostu pobrałam i wkurzają mnie, serio, już tyle kupiłam audiobooków i w różnych aplikacjach i one zazwyczaj nie działają i po prostu jak tu nie kupiłam, a Tomek kiedyś miał jakiegoś, wiecie, innego audiobooka i działał bez zarzutu, więc nie wiem. Dobra, to ja słuchajcie, uciekam i się poznę do was później. A jeszcze chciałabym kupić jakieś kwiaty, bo chcę w ogóle tutaj wymienić, bo mam tylko gościki w jednym wazonie i chcę w końcu nagrać wam room tour swojego pokoju, no mieszkamy. Chciałabym postawić świeże kwiaty, więc zobaczę, może jeszcze podjadę tutaj. Widziałam niedaleko, koło cmentarza były jakieś stoiska. Chciałabym piwonie, ale nigdzie nie widziałam. Wszyscy wrzucają na Instagramie te piwonie, a ja ich nigdzie nie mogę znaleźć. Dobra kochani, to ja uciekam, idźcie mi się. Zobaczcie, jakie piwonie kupiłam. Jeszcze w pąkach, będą ładne. Mam nadzieję, że mi tylko z koszyka nie wypadną.
Dobra, jadę dalej. Proszę bardzo, zobaczcie, jaki pakowny rower. I w plecaku jeszcze mam zakupy. Nie jadę i nie vloguję, bo boję się, że upuszczę aparat, bo mi ta paczka przeważa kierownicę, ale... No i oczywiście zrobiła się piękna pogoda, jest gorąco, no ale... Lepiej w tą stronę się powinno być zimno albo padać, nie? No cześć! No cześć! Czekaj, że mi to woły weźmie i wytnę, co? No wiem, wiem, chodź. Chodź, no chodź. No już. Już. Już się witam z psem, cześć. No cześć, no cześć. Cześć psie, cześć. Chodź, chodź, chodź. No tak, no kto się tak cieszy, no kto? Wróciłam. Zobaczcie, mam kwiatów. Mam paczkę z Zary. I oczywiście jakby słońce zrobiło mega ciepło, także dobrze, że miałam koszulkę pod spodem. Ale taki jest. Czy właśnie w sensie takie nie zdjęłam. I już ostatnie, a to tylko na ostatnie 10 minut wyszło słońce, a że mam taki podjazd pod górkę, to było mi naprawdę ciepło. I mam piękne piwonie. I mam lilie, które były piękne, ale troszkę mi się zgniotły w transporcie. Co tam się dzieje? Ale na razie je położę, bo wiecie co, chcę rozpakować zakupy, mu pokazać. Jeszcze przyniosę. I powiem wam, że jestem mega głodna, więc fajnie, że mam chłodnik. W ogóle strasznie krzywo stoicie teraz, to dopiero zauważyłam, wybaczcie. O. Właśnie, super, zupę zawsze wyjdzie, no to się szybko robi. Pokażę wam oczywiście jak to ja. Poszłam po jedną rzecz do sklepu, a kupiłam taką herbatę, która się nazywa Sweet Treat i czasami wam podam coś słodkiego. I czasami właśnie lubię się zamiast, jak się napiję takiej herbaty, to mi to wystarcza. Prawda. I kupiłam Clipper. No właśnie, myślałam, że to jest półka, a to nie jest to samo. No ale wiecie, to są te takie herbatki. Szczerze mówiąc, kiedyś miałam jakąś z tej serii i miałam też półkę. Jakoś, szczerze mówiąc, nie do końca, ale stwierdziłam, że spróbuję tak na przetestowanie. Oreo, to jest moja taka... Raz je lubię, raz ich nie znoszę, nie wiem, raz na jakiś czas. Mega mi smakują Oreo i jem, a czasami nie. I to są jakieś Crispy and Thin. Takie cieniutkie. Więc zobaczymy. Poszło mnie też coś na ciotka, bo jak czasami ktoś do nas przychodzi, to nic takiego nie ma w szafce, więc kupiłam jakieś jeżyki o smaku adwokata i paluszki z galaretką wiśniową w czekoladzie. Kupiłam też przyprawy do hummusu, pieprz biały mielony i czosnek z natką pietruszki, nic więcej mnie nie zainteresowało z przypraw. Kupiłam znowu te małe murelki czy jakieś tam. Zawsze zapomniałam w sklepie przyprawy, to tak to naprawdę jest. Kupiłam dwie puczki tuńczyka, bo Tomek dzisiaj też chce znowu ten sam makaron, więc robię i może zrobię jakiś inny, może zrobię taką zapiekankę, albo może zrobię kanapki też z tuńczykiem. Krakowska Iron. Bardzo lubię
bardzo lubię te napoje, więc wzięłam sobie właśnie tych chlebków takich arabskich, które jem, to będzie super taki napój. Wziąłam jeszcze jedną spaghetti właśnie na wypadek, gdyby Tomek chciał makaron. Wziąłam jakiś jogurt naturalny nadburzański o kremowym smaku, gęsty do sałatek i deserów, więc pomyślałam, że to było fajne do sosu jogurtowego. I na wszelki wypadek, gdy mi nie wyszedł hummus, to wzięłam jeden hummus z dzikim czosnkiem, ten Lissnera, który jedliśmy, jest spoko. A drugi, który mnie zainteresował, to jest hummus z wędzonym pstrągiem i pomidorami. Taka la pasta rybna, ja bardzo lubię takie rzeczy. Skład jest taki... Mógłby być lepszy, tragedii nie ma, no ale no, wiadomo, że to nie są jakieś super zdrowe rzeczy. Dobra, ja to wkładam do lodówki. Wyjmuję mój chłodnik, który jest super, bo nawet nie trzeba go podgrzewać, tylko jest gotowy do jedzenia. I zjem, usiądę chwilę przy kąpie. Jak chodziłam, to chciałam film, żeby mi się odkrywał, więc mam nadzieję, że mi się grał. Widzicie, po prostu mamy taki artystyczny niebyt w lodówce. Wszystko wszędzie. Mój chłodnik. Nie wiem. Ładnie perfekcyjnie wygląda. Wygląda to jak wygląda, a tu mam wielką misę chłodniku, którą nie wiem sama, bo tam jak nie lubię. Chociaż może są takie. Nie czeka, dobra, już nie wiem. Idę jeść, bo umrę z głodu, serio. A z tymi gorąco. I've been searching. Follow every step, every road, every single trace. Analyzing. Try to figure out those lines up on your face. Zrobiłam sobie tą herbatę i jak widzieliście, ekstra rozerwała mi się. Takie mega delikatne są te koreweczki. Nic nie jest i widzę, że w ogóle wypadają z niej w środku. Wypada herbata, więc No ale dobra, zobaczmy. Pachnie bardzo ładnie i faktycznie pachnie truskawkowo. Pachnie tak przyjemnie truskawkowo, nie jakoś tak wiecie, chemicznie truskawkowo. Może będzie dobra, więc ja sobie odpalę YouTube'a. Wezmę sobie może jakieś ciasteczko i chwilę sobie się zrelaksuję i powiem wam, jak smakowała, bo dla mnie herbata musi wystygnąć, żebym ją wypiła, bo nie lubię gorącej. Także pokażę wam jeszcze kwiaty, zobaczcie, wstawiłam do wody. Tu mam te dwa wazony z Primarka z papugami, one są przepiękne. Widzicie, niestety lilie z jednej strony były zostały zgniecione. Tu mam jeszcze goździki. Te goździki z Biedronki. Nie, to są goździki z Lidla. I one stoją i stoją. Naprawdę są super. Te staną u mnie w pokoju, ale muszę go najpierw posprzątać, więc na razie są tutaj. Tu jest moja herbata w słoniowym kubku. Tu są jedne piwonie. A tam są drugie, jak widzicie, więc jeszcze coś by mi się... Jedne goździki tam by mi się przydały. Takie różowe. No i od razu lepiej. Powiem wam, że ja ostatnio stwierdziłam, że wolę kupić kwiaty, bo one pachną, te goździki super pachną, niż świeczki czy jakieś patyczki zapachowe, bo te wszystkie patyki, to wiecie co, miałam te Rituals i znaczy mam nadal i w ogóle one nie pachną. Znaczy w ogóle, no trochę pachną, ale tego nie czuć. Jedyną rzecz, jaką czuć, to są woski. No a nie zawsze mam czas, chęć i wiecie, żeby je palić, a kwiaty po prostu stoją i pachną, ładnie wyglądają.
i stwierdziłam, że chyba teraz będę po prostu kupować świeże kwiaty i to od razu tak, no też nadaje czegoś takiego miłego domostwu. Dobra, więc ja mam herbatę, może wezmę sobie jakieś tutaj ciasteczko do tego i chwila odpoczynku. Powiem Wam, że herbata jest ok, ale jakoś szału nie ma. Paluszki i galaretki z wiśnią krakuski też szału nie ma. I słuchajcie, to jest paczka z Zary. I tu jest ta sukienka, ona ma naszyte takie perły. To jest niestety taki materiał, który się dosyć gniecie. No nie wiem, zobaczymy pewnie w jutrzejszym albo w jutrzejszym vlogu, albo jeszcze w następnym nie zobaczycie. No jeszcze nie była taka droga jak na Zary, kosztowała 139 zł i no ja mam słabość do tego typu białych sukienek właśnie z takiego materiału koszulowego. I jeszcze te perełki i jakoś taki one niby ma taki fartuszkowaty styl. Mam nadzieję, że nie będzie za krótka, później ją przymierzę. I zamówiłam jeszcze buty, pamiętacie te moje buty z ostatniego wesela, którym obcas wpadł w kratkę i niestety musiałam je wyrzucić, bo wszystko się zdarło. I zobaczyłam, że teraz na stronie są takie białe, co nie jest jakieś takie super hiper, ale po prostu tamte buty były takie wygodne. Te mają złoty obcas, tutaj czarny ten pasek i biały ten, jest ok, nie są jakieś takie bardzo śnieżno-białe, to jest taki właściwie może beige, off-white. No słuchajcie, są strasznie wygodne i kosztowały 89,90. Więc w ogóle no, nie ma o czym gadać i w sumie zastanawiam się, czy może jeszcze jednej pary na zaś nie zamówić, bo zamówiłam taki podobny model, tylko taki różowy, rose gold i mam tutaj taki pasek i są niewygodne, a te są super, więc no, więc jeżeli chodzi o Zarę, to tyle. Tomek dzwonił, że już zaraz wraca i niedługo będzie się zabierać za porządki w moim pokoju i rozkładanie nowego dywanu. Więc to mnie czeka, a potem już tylko obiad. Jeszcze obiad zrobię i no, i to by było na tyle. Słuchajcie, Tomek wrócił i zrobiłam pierwszy swój w życiu hummus. Poproszę kawałek, bo ci do testu muszę to nagrać. Ja jeszcze nie próbowałam. O nie, nie możesz teraz odebrać. Ja pierwszy mam testować? No. No i co? Lepszy Lisnera? Dobry. Ale? Ostry. Za mało kwaśny. Spróbuj. Ale co sądzisz o tym? Dobry. No powiedz prawdę, widzę, że ci nie smakuje. Tylko musi być zimny. Musi być zimny i za mało kwaśny moim zdaniem. No to chcesz, że dodajesz do kwasu? No już dodałam, tylko mało, bo ty nie lubisz tego składnika. Na C. Cytryny? Mhm. Bo w przepisie jest więcej. To dodać jeszcze trochę? No jeszcze trochę możesz. Dobra. Rekin poczuł krew. Ale sushi teraz, jak jest dywan, to pani będzie zamykać pokój, bo ja wam nie ufam, bo jedno będzie ostrzyć pazury, a ty już wiesz, co lubisz robić na dywanach, nie? No właśnie. Co masz mi do powiedzenia? Ile masz dywanów na sumieniu? No ze 4 i u moich rodziców też jakieś straty były. Sushi udaje, że nie rozumie, o co chodzi.
Zobaczcie, Kicia już jest gotowa. Zajęła miejsce w swoim łóżku. Ja chodzę po domu, szukam kota. Kicia, Kicia, gdzie jesteś? Kicia już zwinięta w kłębuszek, już gotowa do snu. Cóż, jeszcze siedzi z Tomkiem, ogląda telewizję. Ja sobie przyszłam z laptopem, żeby chwilę sobie pooglądać YouTube'a. Zrobiłam sobie tą herbatę truskawkową i zapowiadali w telewizji, że mają być jakieś burze, więc zobaczymy, bo tak się trochę parno i duszno zrobiło. Więc zobaczymy. No i ja właśnie sobie teraz wypiję sobie herbatkę. Ponadrabiam sobie zaległości na YouTubie i potem będziemy oglądać serial jakiś nowy, bo wczoraj oglądaliśmy Orange is New Black, nowy sezon, ale jakoś nie, kompletnie mnie to nie już nie porwało, więc poszukamy czegoś nowego, nawet znalazłam jakiś kryminał, więc może jutro Wam powiem, czy jest spoko i widzimy się jutro, trzymajcie się ciepło, pa, pa!